Hej, ostatnio był temat kabli, a ja zostanę jeszcze przy elektryce, bo dostałem ciekawy komentarz tutaj pod tym filmem od Klaudiusza, który obsadza puszki na makarony. Postanowiłem sprawdzić, co to za sposób. Makarony kojarzą mi się z jedzeniem, a nie puszkami i gipsem, ale mam tu przygotowane puszki, pustak ceramiczny oraz otwornicę wolframową, ale gotować na pewno nie będę. Otwornicą o średnicy 68 mm wyrżnąłem dwa otwory w pustaku. Wystarczyła wkrętarka i nie było z tym żadnego problemu. Posprzątałem, odkurzyłem i urobiłem kleju gipsowego, choć można obsadzać też szpachlowym budowlanym czy tynkiem. Wypełniłem klejem otwór i wcisnąłem puszkę tradycyjnym sposobem. Druga będzie po włosku, czyli na makarony. Choć u mnie bardziej nazwałbym to na durszlak, bo o to chodzi, że w puszce wiercimy otwory wiertłem, wciskamy w otwór wypełniony klejem czy tam jakimś gipsem i wychodzi nam spaghetti. A zamysł jest taki, jak ktoś nie pojmuje, to że po wyschnięciu gips w tych otworkach ma trzymać puszkę. W takim razie sprawdźmy. Na drugi dzień połamałem wystające makarony i najpierw puszka tradycyjna. Staram się wyciągnąć kombinerkami. No i nie było wcale łatwo. To teraz puszka z otworkami. Najpierw musiałem się do niej jakoś dobrać. I powoli, z trochę większym oporem udało mi się ją wyrwać. Stwierdzam, że puszka trzymała nieco lepiej. Jest jakby zakotwiczona, ale tradycyjny sposób też się sprawdza. Zatem czy warto na robocie bawić się w kuchnię włoską? Odpowiedź zostawiam Wam. Cześć!